Siemanko, ze strony Mafia Rolnik. Nie spodziewajcie się tej serii. A ze mną dzisiaj są tutaj nowi chłopaki. Się przywitajta. Nie ma. Tutaj z mojej, po sąsiedzku z mojej strony Pawełek. Rolnik. Siemanko, z tej strony Paweł. Inaczej tak zwany Paweł Nexon Fozwa. A z drugiej strony agro. Mój sąsiad, drugi agro Krzychu. Krzychu. Nowy Dawid na Bolusiowie, kurde. Dobra. I dzisiaj następny odcinek, ale po sąsiedzku z kolegami. No, planujemy jeszcze Hubercika wkręcić, jak będzie. Na pewno się zgodzi. W ogóle tu połowa mają lagi, ale to co? Grać to grają i nie przeszkadzają. Dobra. I dzisiaj będziemy u sąsiada Pawła robić. Powiedz, co dzisiaj będzie. Dzisiaj będzie kiszoneczka. Tutaj tam 30 stoi, taka już przygotowa. No. No. Tutaj już Zetorek sobie stoi z przyczepami. Autosana. I tam. Tak. O. Tutaj 16:34 sąsiada Agro Krzyśka. Już przygotowany pod kiszoneczkę i tu Ursus 360 z przyczepą pod kiszoneczkę. A tutaj taka reszta. Kiedyś tam zrobiłem takie małe. I co na ten można założyć? O, błotniczki można założyć. No. Z. Dobra, na... robimy to na Z, o, obciążniki dajesz. X był trójkąt. No. O, i chlapacze. Też autosanka tu widzę. O, tutaj krówki. Tu drugi takie. Rozrzutnik jest, o. Tu rozrzutnik jest. Stoi, bo nie wiem gdzie go postawić. No. Dobra. To co? To ja panowi idę dzwonić po pana kombajnistę. Zaraz dobra. Przyjedzie. Ja wsiadam już. Ej, ja wsiadam już do Zetora. Łot panamy. Dobra. Dobra. To lecę, dzwonię, no. Później gospodarkę przedstawię. Dobra. Halo? No, dobry. Ty słuchaj, do kolegi byś przyjechał dzisiaj. Masz czas na koszenie? No słuchaj, może będę miał co? Ty bo kiszonkę ma dwa pola. No to dobra, to w sumie teraz czas mam, to mogę przyjechać. No to super, dzięki, czekam. No na razie. Słuchaj sąsiad, masz szczęście. Lecimy. Naprawdę? No. Dobra. Powiedział, żebyś tam patrzył z płota, czy nie jedzie. Jedzie. Jedzie? Oby. Olo, dzień dobry. Dobry. Do którego ty sąsiada? Dzień dobry, pan jedzie wprost i tam gdzie jest ten Zetor, no to dzień tam. Dzień dobry! O, a tutaj o, mam... to ja! Panie, a tutaj mam kozi, bo tu widzę pole jest. Pana? Tak, to moje. Jak pan już tu zaczyna. No dobra, to pan przyjeżdża jakimś kurde ciągnikiem, to zaraz damy radę. Dobra. Ja tu sprzęt tylko rozłożę. To już tam jedź do niego! Dobro! Dobra, wiem! Jeszcze tu sprzęt muszę rozłożyć, to zaraz. No to pan daje szybko, daj. Pan tu zajeżdża, żeby było. No tam już, tam jedźcie, ja się ustawię i będę czekać. Dobro. Ktoś tam tropnie, to podjadę. Od błoto, kurde, żeby się nie zakopał czy co? No, padało kiedyś tam. Nie zakopię. To zaraz tutaj trzeba. Będę musiał manewrował. Może pan przejedzie ze torem tu z drugiej strony, może przez pole pan przejedzie, tu chyba nic nie będzie tak prosto. Nie, no, ja może tutaj będę może. No pan przez tutaj, przez pole, to ja tu kurde zaraz tu. O, już rura celuje, to idealnie będzie. Będzie dobrze. O! Nawet kiszonka leci, to dobry znak. A czekaj, przybliżę się. Przepraszam. Ja mam tam. O, dobra, sypię, dobra. Tak, przez chwilę będzie przerwa. Pan powoli tu leci i leci. Dobra. On będzie mówić, jak będzie już pełno, to najwyżej. No, niech pan jedzie, niech pan jedzie.
To ja tutaj wjadę, to ja tutaj wjadę. Tylko pan z tyłu nie weź, bo rura wtedy nie łapie dobrze. To jakoś pan weź. Nie, nie, ja będę wiedział, ja będę wiedział. Ja będę się dobrze patrzył w szybę. To dobrze, że chociaż leci, dobra, to ja tak woli będę, żeby to wjechało, żeby wie pan, że to... Później klient należy, że nie nasypało się do przyczep, wie pan o co chodzi. Takie sprawy. No wiem, wiem. No i dlatego to tak powoli jadę, bo... Ja chcę po prostu klient stracić, po prostu ten dobry zawód to jest taki, o... Muszę je kupić, że to każdy do mnie się zgłasza, pani, ja tu jestem dobry we wsi, w takiej robocie. Dobra. Dobra. Ja podnoszę. Panie, a może ten, panie, ustaw sobie tempomat, to ja też to będzie równo i będzie lecieć. No to nie wiadomo, bo to może różnie. No to panie, dawaj, dawaj, bo ja się zbliżę. Dawaj, 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 dawaj. Panie, panie, bo nie leci, kurde, na przyczepę to. Pan się dobra, trochę... weź panie, tam... Zbierz tam to do końcu. O, o, leci, dobrze jest. Dobra. I teraz od której strony zaczynamy? To panie, się cofamy teraz to. Pan będzie tu miał miejsce, nie? O, no. Wiesz pan o co chodzi. Ja w tym zawodzie panie, już 6 lat robię. Panie, weź lepiej ustaw ten pomad, ja też ustawię i będziemy jechać. To zara, ten pomad może, nie wiem, to zaraz to może, daj pan może na 6 ustaw i będzie. Dobra. Mój teraz można robić. Już pan elegancko idzie. No, jak idzie? Jak idzie, sąsiad? Dobrze, czekaj. Ja sobie obojdę. Ja wyporąco, ja nie mogę. No, otwórz sobie tu drzwi, czekaj, otworzę to ci. To wrzosie to ciepły dzisiaj jest. Kurde. O, pan. Ale panie, podnieś tego tura. Trochę. Gdzie tura? O. Podnieś, on jest na dobrej wysokości tam. No, się teraz jest dobry. A dobra. Chyba, że to kogo traktor jest? O, on nie idzie. Aż zrobię fotkę. O. Dobra, tu trzeba teraz, żeby się nie zakopać. No, uwaga, bo to serio kiedyś było takie okrutne błoto, że o, panie. To jak to kurde zrobić? Najgorzej. Ile to tam jest już? Panie, to zróbmy tak. Już dałem jeszcze pan raz tam. To może było, to się tak trochę nie wkopie. To tam jedzie pan za mną jeszcze raz. Czekaj. Od tej samej nie, strony. Nie, ja jeszcze mam ten, to pójdę. No. Paweł, to tam podjedź, a ja do tego... No właśnie... Wiesz co, ja właśnie tak, ja tam podjadę i będę tak jechać za tobą. O, ale błoto. I tam będę, tak stanę gdzieś i poczekam. To dała radę. Dobra. Poczekaj. Żeby rura się nastawiła, ona się kręci dookoła. Dobra. Dawaj. O. Dawaj. To leci. Załączaj ten pomad. Jak pan będziesz miał pełno, to pan gadaj. Dobra. Poczekaj. Chyba już. Nie, ja mam dużo. Nie, jeszcze mam miejsce. Pokaż pan, a pokaż. Ja to dalej już nie pójdzie. Tu musisz pojechać, bo taka wada przyczepy jest. Dobra. Sąsiad, dawaj! Do 84 załaduje i więcej nie będzie. 84% załaduje i więcej nie wejdzie, niestety. Taka wada.
Dobra, panie, ja, sztuk gotowy. Bądź, pan se ustawi ten pomat na szóstce i będziemy lecieć na szóstce, dobra? Dobrze. Jedzie pan! No dobra. Może czekaj. Kurde, ostatnia połowa to pan wie, już później na drugie pojedziemy, nie? No. Ja mam... Na którą ja mam stronę ci to sypać? Na tył, na prawo, na lewo, na jaką? Na tył! Lepiej, aby tak było, wiesz, równo na silosie. Jak na silosie, równo do rękawi. Pani, ona do tyłu nie kipruje. Ona tylko na boki. Nie, czekaj, czekaj, bo ja tutaj... No tak. Dobra, na lewo ci wezmę. Potem to wygniotę, Ursus. O, panie. Ej, bo ja ci to kiszonkę wysypałem poza silos. Poczekaj. O, co się stało? Coś dziwnego. Ty Paweł, czemu cię wywaliło? Halo? Houston, Houston, mamy problem. Dobra, ja tam trochę poubijam na tej pryzmie, dobra? No dobra. Szykuj się na drugą pryzmę. Dobra, tak odpalamy. A ty nagrywasz jeszcze tego... Panie, nagrywasz jeszcze tego vloga? No nagrywam. A, dobra. Tam najwyżej jak będzie za dużo, to już skończę tam. Dobra. Poczekaj. Dobra. Dobra, już pojechałem. Panie, jesteś pan? Bo kosić trzeba do końca. Ja jestem. Dobra, poczekajcie, ja na chwilę idę. Dobra. Panie, ale coś się ciemniej zrobiło. Dobra. Panie, zachmurzenie. O, panie, błotu, nie widziałem. A wyjadziesz, ja pan. Ja to lepiej szybciej ubiniam. Dobra, jest pan. O, panie, dziurawy płot ktoś ma. Dobra, pani już jedź. Dobra, ja może zostawię na chwilę tego Ursusa w tym i pojadę tym zatorem, poczekaj tam. Ja sobie to wszystko pozamykam, bo pewnie no, będzie deszcz. Pewnie będzie deszcz padał. To ja wszystko. Nie, panie, tylko zachmurzenie będzie. No ja tak ze słyszę, ale ja nigdy nie ufam. Dawaj, dobra, dawaj. Ja panie, czekaj chwilę. Bo ta 60 to ma taki naraz problem, że cię biegi zaczynają. Tak? Dobra. O, prawie centymetry do rozwaleniu. Dobra. Panie, pan na drugie pole jedź, bo tu już nie ma co zbierać.
Dobra, to na jakie pole mam ja jechać? Na którym? Na którym to jeszcze rośnie? Tam trzeba, o panie, chwila! Kurde, bieg mi się znowu zaciął! Tam trzeba jechać, ja pojedzie pan za mną. Czekaj, ja chyba... Chwila, coś nie leci. O, leci. A, wiem na które, dobra. Kurde, te drzewa. Pierwa raz. Dobra. Raz. Dobra, dajem. Uwaga, drzewa! No to jestem przygotowany. Dobra, to ja tutaj do szybkości złożę. Panie! Ja... O, panie! Kurczę! Kierownica się zaciął. Panie, bo ja coś tak nie ufam tej pogodzie. Ja bym wolał tak, że bym przeczekał może tych trochę chmury, bo tam dalej widzę słońce. Ja bym po prostu przeczekał, abyśmy w deszczu nie robili. Panie, spokojnie. Niech pan zjedzie na moje gospo, bo ja to nie wiem. Gospodarstwo to jest tutaj takie... Na szybko weźmy to, zróbmy to. To nie będzie padał deszcz, pewnie. Dobra, panie. Dawaj, pan nie pękaj, pogoda to... Pogoda to może zrobić najwyżej. Chwila. Żeby leciało, bo... Robota niezła, nie? No. Panie, ale coś się to biało zrobiło. Ale mi coś zaczęło kopać. To żeś pan w 60 wleciał. Znaczy, kurde, w kombajna mi żeś pan wjechał. No nie, no niech pan patrzy, no pa. Nic, kurde... Dobra, stop! What? Pokaż pan, ile masz tam. 74. Dobra, panie, to panie jedź, bo więcej chyba nie wejdzie. Dobra, a panie, mam pytanie. No. Może tak pan na chwilę przestań nagrywać? Czy tak nie za bardzo? No jeszcze mam tam trochę do nagrania, bo to jeszcze nie jest mało. Dobra. Dobra, panie, jedź pan z torem. Mogę przez pana pole? Tutaj, agro? A to nie jego pole. Ty, to nie moje pole jest. Nie wiem. A to nowy, dobrze. Dobra. Dajem, panie, dajem. Dobra, pan się cofniesz trochę. Nie no, ja sobie tylko tego zaśpiewam. Dajem. Panie, jedziem. Teraz zaśpiewaj. Tylko ten, weź tego, 16, Paweł. Jezu, nie wiem, jakie to są biegi. Dawaj, kurde, jedź jakoś, bo kurde, nie będzie sypać. Jedynka, no to wiesz, to wiesz gdzie. Wiesz, rot. Co? Nic. Panie, bo ja słyszałam, że szrot.
Szrot to w Beńkowie jest. Tam złomiarze są. Żeby tutaj w kamień nie walnę. Zaraz, w drzewo zaraz jeszcze. Czekaj. Jedź do przodu, to ja... O! Jedź! No. Czekaj, pojedź na chwilę do przodu. Jedź do przodu, to ja... A, no. Dobra. Jakoś tutaj, no to zmieszczysz. Dobra. Następnym razem to trzeba kurde to kukurydzę tak zrobić, żeby się dało jeździć. Bo tak to nie będzie. Tak, ale trzeba by było robić wycinkę i to, i wiesz pan. To od drugiej strony jeszcze raz. Dobra. Panie, my możemy tak robić, że tak, wiesz, w koło. No dawaj, jedź, bo ja tu muszę kurde ten. Dawaj, panie. Muszę kurde zmieścić. O, teraz idealnie. Dobra, ja sobie otworzę szybę, żeby ten. Bo trochę duszno jest. O, czekaj! Jedź do przodu! Gdzie jedź, jak już nie masz już miejsca? Nie, ja mam 59. No ale dalej nie idzie. Poczekaj, sprawdź. O, idzie. Tu coś się zacina. Właśnie. Poczekaj, pojedź do przodu. O, dobra. Dobra, może ja już z tym pojadę. Czekaj no. A! Się jeszcze sypie. Dobra, już z tym pojadę. Dobra, to ja dawaj pan drugi niech podjeżdża. O Boże, jakie to... Za daleko. Idealnie! Jedź pan w tą uliczkę, kurde. Dobra. O, chwila. No. Pan już nie przyjeżdża, bo już kurde nie będzie dla pana. Będzie! Zostań! Zobaczysz, będzie. Nie będzie. I jeszcze jakieś trzecie pole mamy ten robić, tak? Jeszcze? Nie ma już. Nie, bo jest jakieś jeszcze. Tak. Ja tak mówię na to, że... A nie, no. Boże, no co jest? Biegnij jeszcze. Dobra, to będzie czy nie będzie? Bo ja nie wiem, ale odje coś, stań gdzieś. Widzisz, jakie pani po drogie? Weź to zgasi. Dobra, to ja chociaż to zamknę. Wyjdę. Jaka to zabłata w ogóle będzie? Uwaga, drzewo w ogóle. No panie, to zależy. Od tych hektarów ile mnie było. Ile ma tych hektarów te pola mają? Dwa. Poczekaj panie, mogę do ciebie wsiąść? Nie mogę. Dobra, to poczekaj tak. Ja na chwilę ten, pójdę na gospodarkę, znaczy na Pawła, pana Pawła, pougniatać trochę Ursusem.
A zawołaj tam mnie jak A zawołaj tam mnie. Dobra, weź tego Zetora, bo dla ciebie już nic nie zostanie. Dobra. Dobra. To odpalamy. Najwyżej pan mi możesz zapłacić umyciem mi tego, kurde. Gdzie jedziesz? A nie. Jedź. Dobra. Zmieniamy bieg i jadę. Dawaj. Pięć pan pierwszy, bo ja się sam ustłowię. O. No tak, jedziemy i jest dobrze. Dobra, i to koniec. Dobra, kto tu ma myjkę karczerową? Bo bym chciał chętnie umyć kombajna. Agro, może ma Krzysiek. Może pan do mnie. No to dobra. Bo ja nie mam. Ja biedok. No. On ma Masaya Fergusona, jakby co w stodole, to nie taki biedak. Ja panu pokażę, gdzie ma pan jechać. Niech pan jedzie o... Tutaj to drogo. Panie, pan do mnie podjedź, ja mam bliżej. On tam do stodołu ma jeszcze. Dobra, panie. Już do mnie podjedzie. O, i no tutaj skręć. Kurde, dobra. I... A ja się tu głównie nie zmieszczę. Dobra. Chyba, że za płota, panie. Mnie umyjesz. Dobra. Dawaj za płota. To pan umyj. Dobra. Czekaj. Ach, nie. Boże, panie, nie da się nic wysypać. Obmyjem tutaj pięknego. Dobra, jeszcze tutaj tył. Czysty? O szyszkarnię? Właśnie o szyszkarnię. Ale chodzi mi właśnie, czy czysty jest ten. Wiesz. No połowa czysta, ale kurde no. Header nie jest. Wiem, szczkarnie jeszcze muszę. Dobra, daję. O, dawaj, jeszcze, dawaj. Dobra, jeszcze to tak po kołach obmyję. O, i dobra, dziękuję. Do widzenia. To idź. Do widzenia. No to nara. Dobra. Dziękuję panowie. Dobra. Ja podjadę w przyszłym tygodniu i opłacę, bo jak mówisz, że taki biedak, no to... Dobra? Dobra, nie trzeba, ważne, że kombajn myty, dziękuję. Do widzenia. Do mojego dnia. Dobra. Sofia, to ja jeszcze u ciebie te, południa. Dobra, to tam... Dobra, to ten, co? Pobije... Zrobione? Już po akcji. Ubijaj! Zrobione. Ale... Zgodę kupię... Zrobione. Ja na zgodę idę do sklepu. Wiesz po co chyba. Dobra, ja tutaj jeszcze mu gniatam. No. Nie. Opłacisz, nie ma. Opłacisz mi właśnie, jaką gniotę. No, płacę flaseczką i może... Co tu się... Ty znajdę co to jest, pa? Niewidzialna ściana. Ej, no! O Boże! Ty, mafia rolnik, chcesz ze mną ten pougniatać? Lepiej są... Wiecie. Chyba jak jakieś szoneczka. I pięknie dobra, to jadę. Dobra, to tak. O Boże, to ale na koniec odcinka dzisiaj. Dzisiaj ze mną był Pawełek. Nara. I Agro Krzychu. Papa, widzowie, miłego dnia. Agro Krzychu też był. Nie no. Ej, ale w ogóle macie takie same koszule. No, na razie. No.